Tak. Bo mnie strasznie ciekawi, czy najwyższe władze europejskie przewidywały, że kiedykolwiek im się zdarzy taka sytuacja, jak się zdarzyła? Nie. Właśnie. I drugie pytanie. Czy ktoś z Państwa jest tutaj, prócz sympatyków koalicji obecnej, na przykład z PiS-u albo nie wiem, z innej partii? Jest ktoś? Wie pani, ja wiem. Ale przepraszam. Bo ja cały czas, już kiedyś też mówiłam, nawet pan Leszek mi to pokazał jakiś czas, że brak nam na co dzień takich spotkań jak teraz z państwem. Wierzcie mi, że naprawdę ja staram się zrozumieć i myślę, że mam predyspozycję, żeby pewne rzeczy rozumieć, które przekazuję, czy telewizja, czy... Nie mówię o internecie, bo się okazało, jak to z tym internetem jest, prawda? Oglądaliście pewnie państwo. Film o Brexicie. Natomiast naprawdę powinniśmy pracować, jak przekonać tych drugich, żeby na argumenty była dyskusja. Ja mam w rodzinie taką sytuację, więc wiem, o czym mówię. Nie chcą, nie oglądam tego, nie oglądam tego, nie czytam tego. Więc jak dyskutować z człowiekiem, który nie chce zrozumieć argumentów, który nie chce, nie wiem, posługiwać swoim umysłem, bo jest to akurat w mojej rodzinie osoba z wyższym wykształceniem, żeby przyjrzeć się, tak jak moja koleżanka tu z biblioteki mówi, jak mogę poznać książkę, której nie przeczytałam. Nie mogę o niej dyskutować, tak samo i tutaj. Ja pamiętam, kiedy robiliśmy, powtórzę jeszcze raz, spotkania na początku, kiedy Polska miała wejść do Unii Europejskiej, spotkania w Domu Kultury ze wszystkimi prawie państwami. Jedyne miasto w Polsce, jeszcze raz zaznaczam, w którym byli wszyscy przedstawiciele wtedy należących państw do Unii. I wtedy ambasador mówił o tym, jak wstępowali, dlaczego, jakie mieli problemy, jakie problemy są potem były, co im to dało. I widziałam naprawdę, ludzie przychodzili na te spotkania i to coś dawało. Natomiast jeszcze raz powtórzę, u nas jest trochę taka akcyjność. Bo potem, kiedy się to wszystko kończy, przychodzi nowa władza i naprawdę, ja nie chcę tutaj wytykać palcami, ale myślę, że są ludzie, których wybieramy i powinni się na nich spotkać. Nie mówię, broń Boże, o panu Mroczku, chylę czoło, on zawsze naprawdę jest w porządku, jest na wielu spotkaniach, spotka się z mieszkańcami, ale nie wszyscy to robią. I to tego nam brakuje, żeby tłumaczyć ludziom, bo naprawdę nie rozumieją często języka telewizyjnego, nie rozumieją czasami języka prasowego. I są, a ekonomia to już w ogóle jest czarna. Dziękuję bardzo. Znaczy na przykład skąd są pieniądze na różne socjalne wydatki? No z rządu. Nie, to nie są pieniądze z rządu, to są pieniądze z państwa, z naszych podatków. Tak, to szczególnie przedsiębiorców, znaczy wszystkich, ale przedsiębiorców jak najbardziej. Po pierwsze, już panie pośle, już, bo ja tylko jedno, po pierwsze, nie była Unia Europejska na to przygotowana, dlatego tak bardzo słabo reaguje na to. Gdyby była przygotowana, to już kilka lat temu przy Węgrzech byłoby pewnie to, co się w tej chwili prawdopodobnie na 90 według mnie procent może zdarzyć, czyli że będą zapisy w budżecie mówiące o tym, że jeżeli kraj łamie, czy nie, no łamie ten system wartości unijny, to nie będą mu wypłacane środki. To by było już, a prawdopodobnie to się stanie. To w tej chwili wszystko na to wskazuje. A powiem pani o tym właśnie, że przekonujemy przekonanych. Pani, ja zawsze mam co do tego, bo ja jeżdżę po Polsce, no znaczy tam w piątki, tam w soboty, właściwie cały czas gdzieś tam jeżdżę, no ale w Polsce jest dużo miast i miasteczek, żeby jeździć, ale ja zawsze o tym myślę. Natomiast w Polsce jest w tej chwili według mnie potrzebna mobilizacja przekonanych lub takich, którzy przynajmniej chcą słuchać, tak jak pani powiedziała, ponieważ uważam, że najgorszą rzeczą, czy jedną z najgorszych, która się zdarzyła przez ostatnie lata, to jest ten rów mariański wykopany w Polsce. To jest to, że naprawdę w ogóle już nikt, znaczy strony, które stoją na dwóch krańcach tego rowu, w ogóle ze sobą nie rozmawiają. To jest naprawdę coś okropnego. Znaczy ja jednak winię za to jedną stronę. To znaczy ja uważam, że do czasu właśnie tych ostatnich kilku lat w Polsce takiej sytuacji nie było. Jednak ten rów przez rodziny nie przechodził aż tak, jak w tej chwili przechodzi. To jest i to, podobnie jak polską
reputację znowu nieprzeliczalną na razie na pieniądze, to będzie ciężko odwrócić. To jest, ja nie wiem, czy to jest w ogóle, ja nie widzę w żadnym kraju europejskim czegoś takiego, jak w Polsce się dzieje. Jeszcze jeden przykład i już oddaję ten mikrofon, bo naprawdę za długo go trzymam. Oddaję, w przeciągu tych 4 lat, jak ja jestem w Komisji Europejskiej, właściwie we wszystkich krajach europejskich zmieniły się, poza Niemcami chyba, zmieniły się rządy. We wszystkich chyba. Nie ma komisarza, który jest jakby, który był wskazany przez rząd, który jest teraz. Ja jestem jedyną osobą, która z rządem nie ma żadnego kontaktu. Uważam, że nie z mojej winy. Która z rządem nie ma żadnego kontaktu, gdzie rząd nawet w tematach i w sytuacjach ważnych dla kraju, gdzie ja przecież tam jestem, w ogóle się ze mną nie kontaktuje. Ja jestem jedynym takim komisarzem. Ja mam kolegów z różnych krajów, gdzie są rządy, których oni nie są sympatykami i te rządy ich specjalnie nie lubią. Ale ten kontakt jest, jak jest sprawa portugalska, hiszpańska, jakakolwiek, francuska, włoska, jakakolwiek, to wtedy ten komisarz ma szansę, oczywiście na kolegium komisarzy nie broni się racji swojego kraju, ale ma szansę obudować i tę sprawę omówić, zbudować koalicję nawet na poziomie koledżu komisarzy, żeby dany temat przeprowadzić tak, żeby się na niego zgodziło więcej niż jeden kraj. Bo jeżeli się w Europie nie umie budować koalicji, to się żadnego tematu nie przeprowadzi. Europa jest zróżnicowana, to jest jej piękno. Europa jest podzielona wcale nie wschód-zachód, w różnych tematach różnie. Te podziały idą północ-południe, te podziały idą na krzyż. Natomiast i po to, żeby jakąkolwiek sprawę przeforsować, no trzeba mieć poparcie nie jednego, tylko kilku krajów i umieć z tymi krajami rozmawiać. Oddaję głos. Proszę Państwa, świat, który znamy, jest dwubiegunowy, jeszcze dwubiegunowy. Z jednej strony świat wolnych, demokratycznych państw Sojuszu Stanów Zjednoczonych z państwami Europy Zachodniej, a z drugiej strony blok radziecki, sowiecki. Byliśmy, czy mamy doświadczenie takie, że byliśmy i w jednym, i w drugim. I na naszych oczach, czy jesteśmy świadkami tego wielkiego przełomu, który się dokonał w naszym kraju, zrealizowały się marzenia pokoleń Polaków, żeby znaleźć się w tej lepszej części świata, tak? W tej części, gdzie jest realizowane i bezpieczeństwo, i dobrobyt. I były dwa narzędzia, które realizowały ten piękny pomysł. To jest najpierw NATO, dzisiaj jest zresztą 70. rocznica powstania NATO i to tak naprawdę dzięki temu zaangażowaniu amerykańskiemu i powstaniu tego bloku było możliwe budowanie później wspólnoty europejskiej, tego, co później przekształciło się w Unię Europejską. Ale jeżeli spojrzymy na to, o czym mówiła pani komisarz, że tak naprawdę państwa europejskie jeszcze kilka dekad temu, zaraz po Stanach Zjednoczonych i Japonii mogliśmy wymienić kilka państw europejskich, Wielką Brytanię, Niemcy, Francję, Włochy, w kolejności prawie, jeżeli chodzi o PKB, to teraz już nie, bo do tych państw doszły Chiny i zajmują, konkurują ze Stanami Zjednoczonymi Indie. Ten świat dwubiegunowy się bardzo zmienia, a co dopiero mówić o tym, kiedy mielibyśmy pozostawać, tak jak Ukraina, między tymi wielkimi wspólnotami. I to jest wielkie wyzwanie, ten wielki proces, który się dokonał na tle tego wielkiego procesu światowego, zmieniających się centrów światowych. My zrobiliśmy, chyba maksymalnie wykorzystaliśmy swoją narodową szansę, która już pewno by nam się, no na pewno przy tym rządzie nikt by nas nie przyjął. Do tej wspólnoty wolnych, demokratycznych państw. W ogóle rzadko kiedy w historii Europy była jednak tak szeroka wspólnota polityczna. Zazwyczaj były te kataklizmy, o których pierwsza wojna, druga wojna. Więc to, że my jesteśmy w tej wspólnocie, to jest podstawa nie tylko naszego bogactwa. To właśnie nie tylko pieniądze.
Ja nawet Unię Europejską wymieniałbym przed NATO, jeżeli chodzi o polskie bezpieczeństwo. No może przesadzam, ale na równi. Unia Europejska jest tak samo ważna z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa jak NATO. I w związku z tym każdy polski rząd z punktu widzenia miejsca, gdzie jest Polska, nie może prowadzić polityki ryzykowania członkostwem w Unii Europejskiej i w NATO. Dopóki jest ta wspólnota, która w pełni realizuje nasze interesy narodowe, to nam nie wolno ryzykować przyszłości naszego państwa. Ten rząd przecież prowadzi jakąś quasi-wojnę praktycznie z Unią Europejską. Na 70. rocznicę NATO zostało wydane takie opracowanie przez ekspertów amerykańskich, w których jeżeli chodzi o przyszłość NATO, wymienia się między innymi jednym z zagrożeń są radykalizmy w trzech państwach. W Turcji, w Polsce i na Węgrzech. To jest opracowanie nie dotyczące sporu z Unią Europejską, tylko z w ogóle przestrzegania systemu wartości w NATO. Dlatego, że to budowanie Amerykanie po II wojnie światowej, przecież tu w Europie odżywały te wszystkie demony i mogła się powtórzyć historia związana z tym, co było po I wojnie światowej. Amerykanie weszli i mówili, budujemy wspólnotę, ale w oparciu o system wartości. Nie ma bogatej, nie będzie bogatej Europy bez systemu wartości. Byłem na, kilka dni temu wróciłem z Ukrainy, byłem tam w misji obserwacyjnej polskiego Sejmu na wyborach na Ukrainie. Zaczynali 2 lata później niż my, w 91 roku. My w 89, oni w 91. I polecam każdemu wyjazd na Ukrainę. I nie mówię o tej części wschodniej, która dotknięta jest bezpośrednio skutkami wojny, tylko mówię o Europie, o Ukrainie Zachodniej. Jak Unia zmieniła nas, jak ta wspólnota, nie Unia, tylko w ogóle ta wspólnota nas zmieniła. Dzięki też wielkiemu wsparciu, które otrzymaliśmy. Też nie zapominajmy o tych pieniądzach, bo je widać jest w Kałuszynie, w Mińsku Mazowieckim, w Jakubowie, w każdej gminie przecież widać to wszystko. Więc czy my możemy sobie pozwolić na takie ryzyko, pamiętając o pokoleniach Polaków, których dorobek był, życie i dorobek był marnowany w tej naszej historii? My w Mińsku, kiedy leżeliśmy na tym szlaku wojen Polski z Rosją, czy my, mając takie doświadczenie, możemy sobie pozwolić na ryzykowną politykę, żeby ryzykować, jeżeli chodzi o podstawę? My musimy na to tak spojrzeć, bo ten rząd prowadzi jakąś aktywność na zewnętrzną. Zapisali się do jakiejś frakcji z Brytyjczykami, siedzą w kącie Unii Europejskiej. Jeżeli teraz ich wybierzemy, to przecież znowu nie będą odgrywać żadnej roli w Unii Europejskiej. I my to wszystko wiemy, dyskutujemy. Natomiast ja chcę podziękować pani komisarz za to, że dzisiaj tutaj do nas przyjechała i ja powoli kończę swoją aktywność dzisiaj, bo chodzi o to, żebyśmy mieli okazję, żebyście państwo mieli okazję porozmawiać na ten temat, jak to widać z Europy, jak to widać z Brukseli, bo jak to widać z Mińska, to my wiemy. Tak? Z szacunkiem, panie pośle, ale jest problem. Może mikrofon, rzeczywiście. Ja się postaram krótko. Pierwsza rzecz, pierwsze niebezpieczeństwo w NATO to może być sama Ameryka. No, słowa America first usłyszeliśmy z ust samego prezydenta Trumpa. I tak naprawdę te słowa choć kłócą mi się choćby z istotą Unii, jak w swojego czasu napisał Paweł Jasienica bodajże w Polsce Jagiellonów, daje, abyś dał. Czy na zasadzie ja ustępuję w pewnym sensie, coś daję z siebie, ty coś dajesz z siebie. I to są dwa jak gdyby równe światy, te słowa Jasienicy i słowa Trumpa. Druga rzecz, ja tutaj mam takie skojarzenie z Wielką Brytanią. Po pierwsze, oni przystąpili dopiero w 73. Oni byli zawsze troszkę z boku. I druga rzecz, i oni mają też troszeczkę taka wspomnienie imperialności. No choćby w tym momencie, jeśli córka Wiktorii została cesarzową Niemiec, była, no to od razu Wiktoria dostała tytuł cesarzowej Indii. Czyli to jest troszkę inaczej. Może nasi tak wstają z kolan, bo te chcą Brytyjczykami, ale to nie to, bo jednak wspólnota brytyjska i tak dalej. Ja mam nadzieję, że to się rozejdzie po kościach, bo swojego czasu Francja też występowała ze struktur NATO i jakoś jest.
Natomiast te populizmy, niestety, one się od czasu do czasu budzą i to jest takie powtórzenie tego Trumpowego America First. No jakby nie było, Marie Le Pen też jest jeszcze we Francji, w Austrii też było różnie i my musimy niestety być na takie wstrząsy przygotowani. Dziękuję. To jest właśnie to, co pan powiedział o tym myśleniu, które pan nazwał populizmem. Ja, to jest to, o czym ja mówiłam, że te zmiany jednak nie wiem, czy je nazwać populistycznymi, czy właśnie takimi, że nie podoba nam się, bo jest nam bardzo dobrze i chcemy teraz, żeby coś było inaczej, albo żebyśmy jednak byli właśnie pierwsi, America First. To są te zmiany w głowach, o których ja mówiłam i one rzeczywiście są na całym świecie. To nie jest, nie, Polska nie jest wyjątkiem. Natomiast w Polsce no jednak to jest partia rządząca. I to partia rządząca jakby z dużym poparciem. Wszędzie w Europie cały czas. Poza, ja mówię, Rumunią. Proszę zwracać uwagę na Rumunię. To są... I Węgry są troszkę innym przypadkiem, ponieważ na Węgrzech jednak no nie ma żadnej opozycji prawie. Na Węgrzech nie ma drugiej strony. To jest też trochę inny przypadek niż Polska, o wiele mniejszy kraj. Natomiast rzeczywiście to, co się dzieje na świecie, dlatego ja to nazwałam rewolucją z jednej strony przemysłową, ale z drugiej strony rewolucją taką, która... czy jest spowodowana właśnie... Nie chcę tego tak nazwać, pan poseł wie, jaki ja mam stosunek do mediów społecznościowych, a nawet czytałam naprawdę bardzo, bardzo wspaniały felieton czy esej o Facebooku właśnie. Nie chcę mówić, że ja mam 55 lat i to nie dlatego, że jakby stara jestem, to nie lubię mediów społecznościowych, tylko uważam, że naprawdę ta kontestacja, czy ten zalew tego, że ludzie nie chcą sami po pierwsze dowiadywać się, jaka jest prawda, tylko czerpią tę prawdę bardzo często kłamstwa, chciałam powiedzieć kłamliwą prawdę, nie ma czegoś takiego, bardzo często kłamstwa, czerpią z prostackiego przeglądania stron internetowych, czyli czytania nagłówków. Wiemy dobrze, jak w tej chwili, i to jest przecież udowodnione, jakie na przykład Rosja miała, właśnie pani mówiła o filmie, o tym, o Brexicie, jakie Rosja ma interesy w tym, żeby na przykład rozbijać Unię Europejską. Przecież to są rzeczy udowodnione, więc i rzeczywiście to nie jest tak, że to jest tylko w Polsce, ale prawda taka stara, ta rewolucja polega na tym, że stara prawda, nazwę to liberalna, ale taka zdroworozsądkowa i powiedzmy prawda normalnego człowieka, który zarabia pieniądze, jest taka, że żeby wydać, musisz zarobić. Ta prawda zaczyna być wszędzie na świecie kontestowana. Ta prawda, bo doszliśmy do takiego momentu jakiegoś dobrobytu, że ludzie uważają, że skąd te pieniądze? Z rządu. Skąd te pieniądze? Z budżetu. Że te pieniądze nie odnoszą tego w ogóle do własnego portfela i do tego, że we własnej torebce damskiej lub we własnym portfelu pieniądze się same nie pojawiają. Że trzeba je najpierw zarobić. I tak samo kraje muszą zarobić te pieniądze, żeby je potem wydawać. I to jest prawda. Niestety, no... jakoś tam wspierana, na przykład kryzysem w Stanach Zjednoczonych, gdzie akurat wygrał Trump, jak z kryzysu zaczęli wychodzić również. Więc to jest prawda, która się, czy to jest tendencja, czy sposób myślenia, który jest wszędzie na świecie. Natomiast no też cechą człowieka jest to, żeby jednak dochodzić do prawdy i czy większości ludzi, nie zadawalać się tym, że mnie jest w tej chwili i tutaj dobrze i że tak będzie zawsze, bo tak zawsze nie będzie. To jest, dlatego ja nie mówię tylko o rewolucji, która się odbywa w przemyśle, tylko o tej rewolucji, która jest dostrzegana wszędzie i w Europie i w Stanach Zjednoczonych. Jeszcze coś jedno chciałam powiedzieć, ale to zaraz sobie przypomnę. Była ciekawa teza w tej wypowiedzi pana Laskowskiego, do której chciałbym się odnieść, bo on mianowicie wyraził taki pogląd, że no nie ma co tak się przejmować
działaniami tego obecnego polskiego rządu, bo są przecież jeszcze gorsi, na przykład prezydent Stanów Zjednoczonych. Więc ja chciałbym powiedzieć, że to nie do końca. Dlatego, że siła złego na jednego. Jeżeli wszyscy będą tak traktowali tę wspólnotę, że można ją rozbić, to może im się udać. I ja mówię wielokrotnie tak, że dla Francji, czy Włoch, czy Niemiec, jeżeli ta wspólnota europejska by padła, to by powiedzieli tak, że to nie był taki głupi pomysł, to trzeba będzie kiedyś powtórzyć. A co my byśmy powiedzieli? Znaczy my odczujemy upadek tej wspólnoty niezwykle boleśnie. W związku z tym nie szukajmy wspólników do rozbijania Unii, szukajmy wspólników do dołączenia, do naprawiania. Ja gorąco wierzę, że Unia wyjdzie z tego kryzysu wzmocniona, bo lepiej to wie pani komisarz. Unia budowała czy poprawiała swoje struktury, rozwijała się na kryzysach właśnie. Znaczy, więc kryzysy ją do tej pory wzmacniały, wierzę, że będzie teraz podobnie. Ale Polska z całą pewnością nie powinna być w grupie tych, która przykłada rękę do rozbijania tej wspólnoty. Poza tym jakby nie chcę powiedzieć, że jest to wielka różnica, ale jest jednak trochę różnica w tym, jak słuchamy prezydenta Stanów Zjednoczonych, który chlapie codziennie po prostu cokolwiek. Natomiast jeżeli spojrzymy na przykład teraz na obchody 70-lecia NATO, no to jak czyta z kartki, to jest bardzo, bardzo jest poprawnie wszystko. I jakby i to co Stoltenberg, czyli szef NATO mówi, który naprawdę stara się jakby bardzo te... wyrównywać, tak, czy te kanty gładzić, to ja bym, znaczy oczywiście, że to jest też groźne, czy też można to porównywać, ale jednak nie jest to samo, co z premedytacją sączone kłamstwa. To jest, on, no niestety, tamten prezydent ma to do siebie, że codziennie rano jak wstaje, no mówi coś, czy pisze na Twitterze głównie coś, a propos mediów społecznościowych, pisze na Twitterze coś, co mu akurat przyszło do głowy w nocy lub o 6 rano. I, no i to potem jest na cały świat, to potem słychać. Natomiast jak przychodzi do konkretnych działań, no to jednak sytuacja nie jest taka sama, że to nie jest, a w przypadku kilku krajów już teraz w naszej części Europy, bo ja jednak cały czas uważam, że ten kryzys był, że na przykład już po tym kryzysie wybrano prezydenta Macrona, prezydenta, który całą swoją kampanię, oczywiście to już było kilka lat temu i to już jest trochę zapomniane, ale który całą swoją kampanię oparł na Europie i proeuropejskości. Już potem były wybory w bardzo wielu krajach. Natomiast rzeczywiście w wyniku tego pokryzysowego, jeszcze jakichś tych fal odbijających się, które w Polsce są jednak bardzo, bardzo mocne, może się okazać w pierwszym rzędzie, że my jesteśmy krajem, który jest w Unii Europejskiej, ale jest krajem, no nie chcę tego nazwać tak, ale drugiej kategorii, że jest krajem, po pierwsze, z którym nikt się nie liczy, no po drugie, który musi się dostosowywać, tak jak w przypadku znowu tego transportu. Musi się dostosowywać do tego, co inni myślą i co inni robią i jaki jest interes też innych krajów, a nie jego. To jest najgorsze chyba.